Szok, niedowierzanie. Jasnowic Jackowski boi się o Polskę? No właśnie, jeden wielki znak zapytania. Syreny alarmowe, syreny przeciw, czy syreny, które zawsze brzmią na wypadek wybuchu wojny zabrzmiały w Warszawie i Szczecinie. Czy to jest tak naprawdę zapowiedź wybuchu wojny? Czy służby testują? System na wypadek wojny, czy służby mają jakieś informacje, których się nie chcą, z którymi się nie chcą podzielić ze społeczeństwem. No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jasnowic Jackowski ostatnio w jednym z filmików powiedział takie słowa, że praktycznie przed wyborami, na dzień przed wyborami doszło do tak naprawdę, czy, czy były po prostu słyszane syreny w Warszawie, a także wcześniej praktycznie w Warszawie te syreny zawyły. Oczywiście to są syreny tak naprawdę, można powiedzieć, że na wypadek jakiegoś kataklizmu, na wypadek wybuchu wojny, które miałyby właśnie informować ludzi do schronu. Wiemy, że takie syreny mają miejsce tak w godzinę w, w godzinę wybuchu po prostu powstania warszawskiego, natomiast tutaj się okazało, że to praktycznie wszystko odbyło się przed wyborami do Sejmu. No i jasnowi Jackowski miał takie wątpliwości, boi się tak naprawdę o Polskę, ma wątpliwości czy to jest tak naprawdę przypadek czy też nie. Tak? Czy tutaj czasem po prostu służby nie testują czujności, nie, nie sprawdzają tak naprawdę jak ten sprzęt działa, no bo dziwna sytuacja jest, że praktycznie te syreny były testowane na dzień przed wyborami. Wiadomo, że w momencie kiedy po praktycznie są wybory to wszystkie media są zainteresowane tak, wyborami i tak dalej czy Polacy pójdą, pokazują jak ludzie ogłosują i tak dalej natomiast to jest świetny tak naprawdę moment, kiedy można przetestować właśnie te syreny alarmowe, te syreny które są testowane na wypadek wybuchu wojny no właśnie i tutaj Jasnowic ma wątpliwości, tak czy to była kwestia tak naprawdę przypadkowa czy to nie było celowe zwłaszcza, że to było w Warszawie, przed wyborami praktycznie, no a wcześniej praktycznie takie syreny były słyszalne też w Szczecinie w Szczecinie no właśnie, a kto wie, czy może po prostu także w innych miastach, tylko praktycznie media tego nie nagłośniły jest to ciekawe w kontekście tej po prostu wizji Jasnowidza Jackowskiego, przepowiedni dotyczących świata wybuchu wojny bo rzeczywiście po prostu tutaj te to by się praktycznie pokrywało z tymi przepowiedniami Jasnowidza Jackowskiego gdzie Jasnowidza Jackowski mówił, że 2018 rok to był ostatni rok spokoju na świecie, w 2019 roku widzimy, co się dzieje jeśli chodzi o Bliski Wschód, tak, Turcja atakuje praktycznie Syrię Konflikt tutaj na Bliskim Wschodzie, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, praktycznie o krok jest od tego, że dojdzie tam do wybuchu wojny. Już praktycznie są pierwsze tutaj utarczki, tak? Przecież tutaj Iran, tak naprawdę, czy, czy Arabia Saudyjska, tak? oskarżyła, że ich rafinerie zostały zniszczone przez drony, na których znajdowały się ładunki wybuchowe. Szokująca tak naprawdę wizja. No właśnie, czy rzeczywiście służby coś ukrywają? Pamiętajmy, że tak naprawdę służby mają całe po prostu wywiadowcze, oczywiście mają i raporty, informacje na wypadek tego, co grozi Polsce, jakie niebezpieczeństwa, jakie zagrożenia. Tak i oczywiście te, te raporty służb są przedstawiane tak naprawdę najwyższym oficjelom w państwie polskim, pewnie premier prezydentowi, tak, szefowie służb, takie mają właśnie raporty. No ale dziwne jest fakt tak naprawdę, że w ostatnim czasie były testowane te sereny przeciw, czy alarmowe te po prostu, sereny znaczy nie przeciwwojenne, ale takie, no wiadomo, o jakie chodzi praktycznie te syreny. No i pytanie jest takie, czy, tu, czy służby tak naprawdę testują, sprawdzają na wypadek wojny, bo mają tak, mają praktycznie takie raporty, które rzeczywiście mówią o tym, że no to niebezpieczeństwo jest bardzo blisko nas, czy to była kwestia po prostu przypadkowa, tak losowa, że rzeczywiście te syreny się włączyły? no ale powiedzcie sobie wprost tak no, e, dlaczego miałby te syreny akurat po prostu e, zawyć na, przed p, praktycznie wyborami i te syreny były słyszane praktycznie przez mieszkańców Warszawy e, były one słyszane, pojawiły się pewne wzmianki, tak jak na, na powiedziałem w mediach, ale one bardzo szybko znikły e, tak, czy po prostu nie były one jakby na, na tych najważniejszych najważniejszych mediach społecznościowych na tych paskach informacyjnych do ludzi może po prostu te informacje tak nie dotarły no właśnie, pytanie jest takie czy rzeczywiście mamy się czego obawiać, tak? Czy na przykład Polska jest tutaj zagrożona, tak? No, to nawet nie jest kwestia tego typu, że Polska miałaby być jakimś wrogiem, tak czy Polska po prostu miałaby zostać zaatakowana. Natomiast Polska tak naprawdę mogłaby zostać zaatakowana w innym kontekście, w kontekście tak naprawdę przyczółku przystanki do, do kolejnej ekspansji na kolejne kraje. I na to warto byłoby praktycznie zwrócić uwagę, tak? Tak, tutaj mamy Krym to tak naprawdę Krym tutaj został zajęty, ponieważ dla Rosji jest to świetna tak naprawdę baza wypadowa, tak? Aneksja Krymu, tak naprawdę teren, który należy przecież do Ukrainy, tego dokona aneksja właśnie Rosja, bo jest to świetny tak naprawdę teren z punktu widzenia strategicznego, wojskowego. Tak samo może na przykład dziać się tutaj z Polską, tak? Tak może się dziać. Przecież jeżeli nawet byłyby prowadzone takie testy, jeśli chodzi o te sereny alarmowe, to przecież mieszkańcy zostaliby poinformowani Pamiętajmy o tym, że no nie można tak naprawdę puścić takich syren alarmowych poza takimi e, o, m, tutaj sytuacjami oficjalnymi, tak? Ja na przykład tutaj jestem z Poznania, no to to też są po prostu jakby obchody czerwca e, 56 roku, no to czasami po prostu te syreny wyją, tak? Czy po prostu inne uroczystości, e, m, tak? Jeżeli mamy tutaj właśnie o, o rocznicę powstania warszawskiego, to te syreny e, tutaj wyją, tak, w, w godzinę w 17:00 to jest, tak? Natomiast tutaj e, Trzeba przecież poinformować tak naprawdę społeczeństwo, że będą takie odbywały się testy, tak? No bo pamiętajmy, że taka, takie wycie syren no, może nie sprawi, że ludzie zaczną po prostu uciekać po płochu, ale jest to niebezpieczne. Ludzie się będą nie, niepokoić, tak? Dlatego yy, z reguły, jeśli się takie rzeczy przeprowadza, to się po prostu przeprowadza z, z wyprzedzeniem, tak, żeby poinformować praktycznie ludzi poinformować tutaj ludzi na zapas, żeby nie doszło do jakiejś paniki, tak, do jakiejś paniki. No właśnie i Jasnowiec właśnie, Jackowski zwrócił na to uwagę, że to jest bardzo dziwna sytuacja, media praktycznie o tym fakcie przemilczały, Poza tam niektórymi, że doszło do tych właśnie do tego alarmu, który był w sierpniu i znaczy w sierpniu po prostu, był po prostu w Warszawie i w Szczecinie, tak? To są takie dwa przypadki znane, a być może to miało miejsce także w innych miastach, możecie zresztą napisać w komentarzach, jeśli u was takie rzeczy miały miejsce, no to jest bardzo niebezpieczne, tak? Bo to może po prostu świadczyć o tym, że służby właśnie testują, sprawdzają ten system na wypadek wojny, na wypadek wybuchu wojny, tak? Żeby rzeczywiście, no bo pamiętajmy, gdyby doszło do wojny, to nie będzie takiej sytuacji tak teraz, że powiadomimy się przez internet, przez, przez, przez komórki. Ja wiem, że no, oczywiście każdy z nas ma po prostu ma takie podejście tak, no to zadzwonimy do rodziny, powiemy, że to się nie dzieje, dzieje się niedobrego, nie ale pamiętajmy, że gdyby doszło do wybuchu wojny, w obliczu wybuchu wojny, no to praktycznie tutaj no wszelkie łączności zostaną u, ucięte i jedyną łączność będzie po prostu po, po, posiadała praktycznie tutaj tak, czy jakieś placówki e, e, państwowe, czy na przykład wojsko, e, czy szpital Natomiast tutaj jeśli chodzi o ludność cywilną, no to ona, ta ludność zostanie pozbawiona tego, tak? Albo przynajmniej będą po prostu ograniczone możliwości wykonywania połączeń. Także bardzo niebezpieczna wizja, tak, jeśli chodzi o tutaj przyszłość Polski. Znaczy, Jasnowic tutaj nic nie mówił, ale mówił w sensie takim, że no dziwne to jest zdarzenie, tak, to jest dziwne zdarzenie, no a już po prostu można tak naprawdę sobie to zinterpretować we własnym kontekście, tak, bo wcześniej nie były takie, nie miały miejsca takie sytuacje, żeby rzeczywiście tutaj sprawdzać te, te po prostu syreny alarmowe. Oczywiście może to być kwestia przypadku, tak, natomiast no, dziwne jest tak naprawdę, że to wszystko się dzieje praktycznie na dzień przed wyborami. Wyborami, tak, gdzie taka informacja wiadomo, że spada daleko, daleko, daleko po prostu w, tych, w tym całym po prostu zamieszaniu, bo jest cały galimatias tak wiadomości związanych z wyborami, gdzie głosować, jak wygłosować, i tak dalej. No a ta informacja praktycznie nie pojawiła się, także no, bardzo niebezpieczna wizja. Tego, co może się właśnie wydarzyć w Polsce, gdyby rzeczywiście tutaj te sereny były tak zapowiedzią jakiegoś zdarzenia, które wydarzy się w Polsce, no to nieciekawa sytuacja, tak? Nieciekawa praktycznie tutaj sytuacja. Dlaczego na przykład Polska mogłaby po prostu pać, paść tutaj celem ataków? No, gdyby na przykład Polska zaangażowała się w wojnę na Bliskim Wschodzie, czyli na przykład tutaj wojska, Ameryka, wojska polskie pojechały na Bliski Wschód, walczyłyby tak, jeśli chodzi o tutaj, jeśli chodzi właśnie o Iran, Iran, e, I Stany Zjednoczone e, byłyby po stronie właśnie Stanów Zjednoczonych, tak, no to mogłoby to się spotkać na przykład z odwetem ze strony Iranu, tak, może nie bezpośrednio na Polskę, ale już po prostu Polska by była zajczona do tej koalicji tych państw, tak, które, są przeci które są przeciwnikami tak naprawdę Syrii, tak, no to jest naturalna kolej rzeczy. No, wiadomo, że no, tak samo jak Polska na przykład zaatakowałby jakieś państwo, tak i temu państwu jeszcze by pomagało inne państwo, to tamto państwo by zostało zaliczone do takiej koalicji wroga, tak, do osi zła, jeśli chodzi o te państwa, które atakują. Tak, to jest właśnie postrzegane, tak? Więc to może po prostu być związane, tak? Pamiętajmy też, że, że w tle są, jest tak naprawdę kwestia wiz, to, że Polska otrzymała wizy. Niektórzy mówią, że to jest tak naprawdę kwestia, że Stany Zjednoczone nic nie dały Polsce za darmo, że dały i Polsce wizy w zamian za to, za dwa miesiące, za trzy miesiące od momentu, kiedy to Donald Trump ogłosił, że będzie można podróżować do Stanów bez wiz, bo może się okaże, że po prostu Andrzej Duda, e, tak, czy po prostu inny przywódca wesprze e, tutaj Stan Zjednoczone w tej wojnie na Bliskim Wschodzie, tak? Poza tym no, jesteśmy też w NATO, Stany Zjednoczone, Polska, więc niejako po prostu musielibyśmy poprzeć e, tak Stany Zjednoczone w tej walce. E, Troszeczkę kuriozana sytuacja, no, bo wiadomo, że Polska ma mniej wojska, natomiast no, to nie o to chodzi, żeby nawet żołnierze ginęli na pierwszym linii ataku, tak? natomiast mogą rzeczywiście ci żołnierze brać udział. Mogą oni brać udział tu w, w, po prostu, praktycznie w działaniach na, tak, jakichś stabilizacyjnych, czy po prostu w, w pomocy medycznej, no ale wiadomo, że to byłaby praktycznie wojna i ludzie, tam by polscy żołnierze ginęli, tak. To wszystko na dzisiaj, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, pozdrawiam, zostawcie suba, cześć.